Siemanko, witajcie moi drodzy, dobry wieczór. Dzisiaj spróbujemy dostosować beat, który jest właściwie już stworzony, podkład nasz muzyczny, do wymagań pewnego artysty, którego niedługo poznacie. Więc weźmy się za to i zobaczmy, co możemy z tego wyciągnąć. Co możemy z tego zrobić. To jest pewien problem, ponieważ wysokie częstotliwości kłócą się o ten sam moment tego bitu naszej muzyki. No i mamy coś takiego. I w tym samym momencie mamy również coś takiego. Więc na tego loopa damy sobie equalizer, który nam troszeczkę tutaj okroi go z częstotliwości, które mogą się kłócić z innymi dźwiękami.
Zaraz mi komputer wybuchnie, ale czego się nie robi dla dobra mongolskiej muzyki ludowej. Co się stało? Nagrywa się teraz, nie wchodź w kadrę, ale możesz mówić. Co tam, no to dawaj, dawaj, no. No co tam, Czaki? Thank you.
Jestem z powrotem. Niestety zdarzyło się tak, że zacząłem z kimś gadać, wyciszyłem mikrofon, żebyście tu nie słyszeli prywatnych smaczków i zapomniałem go później włączyć z powrotem. No i musiałem zrobić przerwę, najadłem się kiwi z grejpfrutem i teraz tych zdrowych owoców mam pełno siły, żeby wykonywać taką okropnie wycieńczającą czynność, jak klikanie myszką. Także troszkę poklikajmy. Troszkę tutaj poklikajmy. Jak dowalimy drugiego grozbita na to, to będzie totalne szaleństwo. To nie będzie dobry pomysł. Chociaż. Kurde, chyba tego grozbita zostawimy drugiego, bo wydaje się interesujący. Dobra, zobaczmy jeszcze sobie w mono, czy tutaj nam coś nie wybija się poza, czy coś nie jest zbyt głośno, czy coś nie jest zbyt cicho. Tak sobie przesłucham całą nutkę. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Niebawem usłyszycie tę nutkę z wokalem. Więcej nie mogę wam zdradzić. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No i nic. I w takim razie sprawdzajcie mój kanał. Niebawem pojawią się różne inne traczki. Zostawcie jakiegoś lajkensa, zostawcie suba, bo naprawdę dla mnie to wiele znaczy. Dzięki temu mogę zrobić
krok do przodu. No i tyle. Dzięki za dziś. Trzymajcie się. Na razie. Hej.